Witajcie na kanale Studiopatów. Znajdujemy się na Zalewie w Zochcinie. Tutaj chłopaki robią z Opatowskiego Towarzystwa Wędkarskiego robią zarybianie. Fajne sztuki przywieźli. I idą do wody. To jest porobione. Najwyżej tutaj będziemy się już bawić. Tak. Dajemy je, bo to... Ładne sztuki znaczy się. I poszło. Jeszcze maruderzy, o, pięknie się gotuje. Poszło. Panowie, ktoś się wypowie? Pewnie, daj. Damy jak to chwilka, daj mi chwilkę, żebym ustawił tu wszystkie perymetry. Ustam, dwa zdania tylko, nie? Tak, 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 króciutko. Podsumowując, jest 500 kilo, a mura, tak? Nie wiem, pytaj Matiego. Mati, chodź. Mateusz. Wczoraj było 294, dzisiaj 207. Jest... Jeszcze raz? 207. No dzisiaj 207, tutaj. Tak? No to jest 500 kilo, dobra. 500 kilo. To już idzie, nie? Idzie na żywo, lecimy, tak, tu nie ma, wiesz, owijania, tu jest partyzancka dziennikarka. Partyzancka tak, dziennikarka. Tak, tu nikt nas nie sponsoruje. Wypowiedzcie się pokrótce, tak, no jak powstało wasze stowarzyszenie, dlaczego i bardzo fajna ostatnio inicjatywa w Święto Niepodległości, zarybianie też mieliście, może byś kilka słów powiedział tak, na ten temat. Tak, nawiązując może tutaj do tego, co się dzisiaj stało, czyli zarybienie. Mhm. Wczoraj, dziś dwuetapowo zarybiliśmy zbiorniki tutaj z Ochcinie i zbiornik w Karwowie. W sumie zostało wpuszczonych do zbiornika 500 kg amura. Mówimy o Zochcinie samym tylko, czy... Nie, mówimy również i o Karwowie. Aha, przepraszam, na Karwów, dobra. Poszło wczoraj 150 kg amura w przedziale wagowym w granicach 5-7 kg. Takie jak tu były ryby wpuszczone teraz. Poszło wczoraj po 150 kg na Karwów i na Zochcinek, a w dniu dzisiejszym poszło jeszcze 200 kilo amura tylko na Zochcinek. Wczoraj na zbiornik w Karwowie został zarybiony karpiem w ilości tam bodajże 124 kilo, karp w przedziale 4,8 kilo wagowo. I dzisiaj jeszcze do Zochcinka zostało wpuszczonych 200 kg karasia srebrzystego.
No, no to tak łącznie, łącznie to daje w, przez te dwa dni łączna waga ryb wpuszczonych do tych dwóch zbiorników dało 820-830 kg. Rozumiem. Czyli to jest zarybienie taka... jesienne, tak. Zarybienie wiosenne było tam w granicach 400 kg karpia, także, także myślę, że to są no, bardzo, bardzo satysfakcjonujące ilości. Rozumiem. Czyli porównując na przykład do zeszłych sezonów, to są większe ilości? Czy, bo ja jestem laikiem, jeśli chodzi o wędkarstwo, więc tak dopytuję z ciekawości, czy to jest więcej, czy to jest takie samo? Czy... Myślę, że są to zdecydowanie większe ilości niż były do tej pory wpuszczane rokrocznie. Tutaj trzeba nadmienić, że ryby zostały zakupione tylko i wyłącznie ze środków wędkarzy. Są to ryby kupione przez stowarzyszenie, Opatowskie Towarzystwo Wędkarskie, które teraz dba i prowadzi tutaj zbiornik w Zochcinku i w Karwowie. Jesteście młodym towarzystwem, od niedawna działacie, prawda? Od dokładniej przypomnij? Tak. Rok czasu. Rok czasu. Działamy. No to ja według mnie, no to już takie osiągi macie. To znaczy, samo to dzisiejsze zarobienie się, sprowadza się nasza pierwsze tutaj nasze kroki sprowadzały się do przede wszystkim odbudowy rybostanu zbiornika tutaj, na którym jesteśmy w Zochcinku, w Karwowie, uzupełnienie rybostanu, został umocniony brzeg tutaj od drogi dojazdowej. Został zakupiony, jesteśmy w trakcie montażu, monitoring na zbiorniku tu w Zochcinku. No a od wiosny mamy całą listę kolejnych, że tak powiem, planów do działania. Jesteśmy dobrej myśli i bardzo pozytywnie nastawieni. Cieszę się bardzo, bardzo mi się podoba, że się kręci, bardzo mi się podoba, że się coś dzieje. Tak, dziękuję dzieje bardzo się. Za odpowiedź. Dzięki. Dzięki dla Studia Opatów. Na razie z Zochcinka. Przycinaj, trochę cenzury zrób.